Cześć, witam Cię na moim kanale i oczywiście na samym początku zachęcam do subskrypcji. Dzięki temu będziesz na bieżąco z każdym filmem, a mi będzie bardzo miło gościć Cię na moim kanale. A dzisiaj przyszedłem do Was z filmem pod tytułem Co robić z niemowlakiem? Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawiałyście się, co tak właściwie będziecie przez całe dnie robić z niemowlakiem, tym bardziej jeśli będziecie w domu same, Wasz mąż, partner będzie w pracy, czy odwrotnie, i czy zastanawiałyście się właśnie, czy nie będzie Wam się nudzić, jak Wasze maleństwo będzie, nie wiem, spało, albo już je przebierzecie i tak dalej, wszystko zrobicie i co właściwie robić z nim dalej. Właściwie do tego filmu zainspirowało mnie pytanie mojej siostry, która chyba w drugim miesiącu spytała się mnie, czy mi się właściwie nie nudzi w domu. Już pomijam sam fakt, że mi właściwie się w domu nigdy nie nudzi. Zawsze sobie znajdowałam jakieś zajęcie i po prostu nie było takiego momentu. Natomiast tak sobie pomyślałam, że faktycznie ktoś może ten stan odebrać, ten początkowy, kiedy może nam się troszkę, wiecie, nudzić. U mnie się to nie zdarzyło i już wiem dlaczego, dlatego opowiem Wam teraz, co robię, jak to wygląda, co można robić z maleństwem, żeby Wam się ewentualnie nie nudziło. Wiecie, o co chodzi? Chyba w tym pytaniu też nie o to chodziło, że wiecie, leżę sobie i nie mam co robić, tylko o taki stan, że jednak jesteście w domu, jesteście z maleństwem, które Was nie rozumie. Nie rozumiem, wiecie, tak mniej więcej. No i co właściwie, nie? Także dzisiaj Wam o tym opowiem. Mam nadzieję, że ten temat Was zainteresuje i lecimy, póki moja córka nie zrobi się głodna. Start! I pierwszą rzeczą, która tak naprawdę jest najważniejsza podczas tego, kiedy Wasz właściwie noworodek jeszcze trafi już w Wasze ręce, już po porodzie i będziecie już sobie w domku na spokojnie, Wasz partner wróci do pracy, no i będziecie sama. Aczkolwiek to też nie jest tak, że jak partner wróci do pracy, tak właściwie od początku. Co jest najważniejsze w opiece nad maleństwem? Numer uno to jest budowanie więzi. Budowanie więzi tak naprawdę, słuchajcie, zaczyna się od pierwszych dni. Ja to widzę po Lili, kiedy ja po prostu czuję się, jakby wiecie, ona była takim, na przykład, nie? Takie wyobrażenie. Ona jest takim maleńkim stworzonkiem, a ja po prostu mam takie wielkie wiadro miłości i wylewam na nią i ona jest taka, ale o co chodzi, ale o co chodzi? I z dniem za dniem przyzwyczaja się do tego, że jest wychowywana w domu pełnym miłości, nie? Bo to nie jest tak, że nagle dziecko ma roczek 2 lata albo, nie wiem, pół roku i my wtedy dopiero zaczynamy jakąś interakcję, no bo ona wcześniej sobie kuma, wiecie, o co chodzi. Wcale tak nie jest. Wiem, że dziecko słucha od samego początku, mało tego, już słucha Was w Waszym brzuchu, więc to też nie jest tak, że później jest inaczej, tylko wręcz jest lepiej. Nasze zaangażowanie powinno być większe. Ale do meritum. Budowanie więzi przede wszystkim w opiece nad maleństwem objawia się poprzez karmienie, dlatego że jest to czynność, którą maleństwo najbardziej lubi. Ta potrzeba ssania jest bardzo silna u noworodka, więc on bardzo potrzebuje bliskości. Plus mówiłam Wam w jednym z poprzednich filmów, podlinkuję Wam go tutaj, o tym, że pierwszy miesiąc jest tak naprawdę czwartym trymestrem. Więc maleństwo naprawdę potrzebuje bardzo, bardzo, bardzo dużo tej bliskości, fizyczności i tak dalej. I często właśnie jest ona zaspokajana poprzez karmienie. I tutaj stricte nie jest to ważne, czy jest to przez pierś, czy jest to przez butelkę, bo i w tym karmieniu, i w tym karmieniu chodzi o to, żeby zaspokoić tą bliskość. Jak? Musicie zrozumieć, że karmienie to nie jest tylko wypełnienie sytością maleństwa, tak? Jest już syte, okej. Okay. Połóż się teraz, wszystko jest ok. Przy piersi wydaje mi się, że to jest troszeczkę bardziej takie intuicyjne i proste. Ja po karmieniu nigdy Lili nie odkładałam, ona też nigdy nie chciała się odłożyć, więc wiecie, sobie tak leżałyśmy, aż po prostu gdzieś tam po jakimś długim czasie wstałyśmy. Natomiast myślę, że po butelce częściej mamy takie coś, że wiecie, nakarmię, no dobra, to już koniec, odłożę ją, odbiję, przytulę i the end. Natomiast w czasie, kiedy maleństwo jest tak małe, czyli ten okres noworodkowy, pierwszego miesiąca, drugiego myślę, że też, ważne jest to, żeby zrozumieć, że to właśnie to jedzenie to nie jest tylko zaspokojenie głodu. Chodzi o bliskość Twojego ciała, o Twoje ciepło, o dotyk, o fizyczność, o poczucie bezpieczeństwa, budowanie własnej wartości u maleństwa. Dlatego bardzo często maleństwo zasypia na Waszych rękach po jedzeniu, zasypia po jedzeniu przy piersi. Dlaczego? Dlatego właśnie, że jest zaspokojone.
fajne, że jest bezpieczne, że jest spokojne. Więc jak dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy jest to, żeby bezpośrednio po karmieniu maleństwa nie odkładać, tylko nosić, przytulać. Później maleństwo powie: mama, weź mnie, zostaw, co ty robisz? Więc korzystajmy z tego czasu, przytulajmy się jak najdłużej. Jeśli chodzi jeszcze o tą sferę jedzenia, to bardzo ważne jest karmienie na żądanie. Dzięki temu dziecko wie, że jego moc jest sprawcza. To, o co on poprosi, dostanie. A to jest tak małe maleństwo, że one, pamiętajcie, że nie mam umysłu analitycznego, że będzie was do czegoś zmuszać na siłę. Absolutnie nie, po prostu ma taką potrzebę. Jeśli tą potrzebę spełniacie, dziecko jest spokojne, szczęśliwe, wie, że jego zdanie jest ważne, że się liczy dla was i to jest najważniejsze. I jak sobie o tym temacie myślałam, to od razu przyszła mi na myśl jedna rzecz. Ja nigdy, nigdy nie traktowałam jej jak takiego bobasa, którego przebiorę, umyję, nakarmię, przytulę i mam z głowy i mam wolne. I co robić teraz? Nigdy nie miałam takiego myślenia. I powiem szczerze, że nawet się trochę zdziwiłam, kiedy ostatnio edytowałam filmy, które nagrywamy dla niej, do takiego, wiecie, domowego archiwum. I oglądałam, kiedy ona to miała 10 dni, 11. A ja tu po prostu: Linunia, to, tamto, tamto. Wiecie, opowiadałam jej wszystko, co robię. Przytulałam, cofałam, mimo tego, że ona nawet oczy ledwo otwierała, wiecie, nawet była taka nierozumna, te rączki były takie powolne, lejące się, no była takim, wiecie, no noworodkiem, a ja ją zalewałam potokiem słów, całusów, przytulasów i tak sobie myślę, że to jest właśnie to, że nie traktowałam jej nigdy, mimo tego, że ona była taka maleńka i pewnie tak niewiele i wiele zarazem potrzebowała, a ja po prostu od początku ją traktowałam jako taką przyjaciółkę, mojego takiego, wiecie, małego partnera życiowego, takiego kompana, taką osobę, o którą muszę się zatroskać, która już jest ze mną, ja już nigdy nie będę sama, ona nigdy nie będzie sama, jako taką osobę, która jest mi bardzo bliska i której chcę wszystko powiedzieć, której chcę wszystko pokazać, której chcę całe uczucie, w które sobie akumulowałam, wypełnić i to jest bardzo fajne, bo jeśli tak będziemy czuć, to tak naprawdę no, nie ma momentu, żeby wam się mogło nudzić, że patrzycie i co ja mam z tobą robić, jak ty nic nie kumasz? No właśnie, musisz zmienić myślenie. Także od początku ważne jest mówienie, rozmawianie. Nawet nie macie pojęcia, jak szybko, jak będziecie właśnie taką interakcję prowadzić, wasze dziecko się uśmiechnie, wasze dziecko wam odpowie, powie jakieś wiecie, wyda z siebie jakiś dźwięk. Lili, pamiętam, że przed pierwszym miesiącem pierwszy raz się uśmiechnęła na to, co ja jej powiedziałam. Mój mąż też się śmieje, że przez uśmiech, bo ja się ciągle do niej cieszyłam, a co dziecko widzi kontrasty. Więc jeśli tutaj jest w miarę ciemno, a gdzieś tam wbije bielsze zęby, powiedzmy, to po prostu, co ja ciągle tak robię? To po prostu dziecko to widzi i teraz Lili ma tak, że ja tylko wystarczy, że zrobię do niej tak. To ona już wie, że teraz będzie uśmiech i od razu się cieszy. Także myślę, że ta interakcja jest ważna i nie czekajcie na moment, kiedy dziecko będzie rozumne, kiedy dziecko będzie kumało, bo nie ma takiej daty. Nie ma takiej daty. To wszystko zależy od tego, jak wy będziecie traktować swoje maleństwo. A kiedy powiecie sobie: kurczę, ale ja tak nie umiem opowiadać, kiedy mam wrażenie, że dziecko mnie nie rozumie i nie wiem, co mam robić, wiecie, nie opowiem jakiejś historii. I jeśli macie takie myśli, to bardzo fajnym wyjściem jest śpiewanie. I słuchajcie, uwierzcie mi, że dziecko to nie jest juror z The Voice Kids, The Voice of Poland i tak dalej. Dziecko uwielbia wasz głos, głos jest dla niego kojący, oczywiście jeśli mówicie spokojnym tonem wyraźnie, ale wiecie, spokojnie, cichutko, może nie cichutko, ale wiecie, no nie krzyczycie, więc śpiewanie jest dla niego bardzo kojące. Możecie sobie nawet mini jakiś tam podkład włączyć w tle, na przykład YouTube'a, coś sobie uruchomić z tekstem, nawet czytać, jeśli nie znacie piosenek, w sumie warto się też ich nauczyć. Śpiewanie jest dla dziecka bardzo, bardzo relaksujące, uspokajające i też nie macie pojęcia, kiedy dziecko zacznie rozumieć czasem wasze słowa, także również to pobudza jego wyobraźnię, uczy się tekstu, a na samym początku to jest oczywiście kołysanie, to jest przyjemne, to jest uspokajające. Wiele, wiele razy Lili po prostu zasypiała podczas śpiewania, zasypiała na rękach. A w ogóle kołysanie w rytm i jednoczesne śpiewanie jest tak naprawdę, daje dziecku takie w przyszłości poczucie rytmu. Czytałam również, że wpływa to na przykład na umiejętność późniejszego tańca, a zarazem dziecko ma przy okazji doświadczyć poczucie własnego ciała, bo wiecie, tańcząc i z czasem, kiedy dziecko jest większe, zmieniacie jego pozycję. Ja już Lili trzymam, wiecie, i tak jak na samolocik, i przodem do świata, i ona dzięki temu wie, ma taką świadomość swojego ciała, bo dziecko na początku nie wie, że ma rączki, nie wie, że ma
nóżki, bo one coś tam ma, ale tak naprawdę wiecie, patrzy się i nie wie, o co chodzi. I z czasem dopiero te rączki łapie, wsadza sobie do buzi. I im więcej właśnie dotykacie, dziecko ma przy okazji doświadczać, na przykład podczas tańca, tym ma większą świadomość swojego ciała. Kolejną rzeczą jest czytanie. Kiedyś dostałam jeden, jedyny komentarz, wiadomość na Instagramie. Dlaczego czytam Lili, skoro ona jeszcze nie rozumiała, czegoś takiego nie słyszała, żeby czytać niemowlakowi? Więc powiem Wam tak. Czytanie jest turbo ważne, nawet w ciąży, ale to już nie o ciąży. Tak jak Wam mówiłam, nie ma takiego momentu, w którym wiemy, że dziecko od teraz będzie rozumiało to, co czytacie. Ale nie możemy zacząć czytać wtedy, kiedy dziecko rozumie, bo to jest zdecydowanie za późno. Czytamy od pierwszych dni tak naprawdę, dzięki temu dziecko nie dość, że się oswaja z Waszym głosem, jest dla niego oswajające i to wszystko, co mówiłam wcześniej. Sprawia również czytanie to, że dziecku szybciej rozwija się mózg. I tak naprawdę zanim nadejdzie ten etap mówienia, czy rozumienia, to właśnie poprzez czytanie dziecko się uczy mówić, ponieważ żeby nauczyło się mówić, musi się nauczyć, po prostu Was słucha i dzięki temu, że słyszy Wasze słowa, być może w wierszach, które czytacie, bajkach, które czytacie, jest też słownictwo, którego nie używacie na co dzień, no nie oszukujmy się, to jest jakieś tam literackie bardziej słownictwo i dziecko ma też przy okazji z nim poobcować. Dziecko, któremu się czyta, zdecydowanie szybciej zaczyna mówić, bardziej potrafi się skoncentrować, jego wyobraźnia dużo szybciej się rozwija. Mało tego, jeśli czytacie enty wierszyk, który w końcu stanie się jego ulubionym wierszem, mamo, musisz mi to przeczytać. Wy sobie myślicie, kurde, Felek, przecież czytałam już to 50 tysięcy razy. No ale dlaczego? Dlatego, że dziecko to zna słowa, zna tekst, może czyta z Wami, może śpiewa z Wami, może zna już tą bajkę, a może wiecie, potem w końcu któregoś dnia usiądzie ze swoimi lalkami i będzie udawało, że czyta tą bajkę i będzie opowiadać tak, jak opowiadaliście Wy. Więc to wszystko, jak widzicie, przychodzi po prostu etapami i z czas. I to też oczywiście dla takiego maleństwa nie musicie brać, wiecie, wielkich baśni Andersena. Wystarczy, że weźmiecie sobie książeczki kontrastowe. Są takie różne, maleńkie, szeleszczące, większe. Ja Wam je pokażę już niedługo w filmie z zabawkami dla niemowlaka, także już Was zapraszam na ten film. Tam Wam wszystkie książki pokażę. Więc tak naprawdę nie wiecie, kiedy ten etap przyjdzie, kiedy dziecko się zainteresuje. Ja zawsze Lili taką książeczkę, taką długą, wieszałam przy przewijaku i któregoś dnia ona po prostu wyciągnęła rączkę, znaczy wyciągała rękę, to prawie zawsze miała rozłożoną, ale któregoś razu zrobiła tak. I od tego się zaczęło. Ona poczuła dotyk, tak, sensoryka zaczęła pracować i sobie ruszała paluszkami. Później zaczynała zgniatać, teraz ona wyrywa tą książeczkę, wiecie, wsadza sobie na głowę te sprawy. Ale tak się po prostu zaczęło. Kolejną rzeczą, którą można robić z niemowlakiem, oczywiście kołysanie. Niekiedy to jest kontrowersyjne, natomiast ja już nagrywałam o kołysaniu film, tutaj Wam go podlinkuję, więc już nie chcę się na ten temat za bardzo rozwodzić. Ja Wam tylko powiem pokrótce, że kołysanie dla dziecka to nie jest takie coś, że ono sobie wymyśliło i na Was wymusza kołysanie, bo ono, wiecie, sobie tutaj czaiło, żeby mama tylko nie poszła robić coś innego, mam nie kołysać. Nie o to chodzi, po prostu dziecko ma taką potrzebę. Maleństwo w Waszym brzuchu było przez 9 miesięcy kołysane. I wiąże się to z tym, że po prostu maleństwo to bardzo lubi, bo kojarzy mu się to z tym bezpiecznym czasem, fajnym, kiedy było kołysane. Jest to dla niego po prostu bardzo przyjemny, utulający ruch. Po prostu sprawia mu przyjemność. I nawet czytałam, że kołysanie odpowiada też w przyszłości za takie systemy równowagi lub też koordynacji ruchowej, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne. I kolejnym tematem są zabawki i właściwie pomyślałam, że jednak pokażę Wam tu kilka zabawek, bo nie będę tutaj mówić o rzeczach, których nie mam w ręku. Więc co u nas się na początku przydało? Na samym początku karty kontrastowe. Ja akurat przyniosłam teraz tutaj taką, bo już mam chyba schowane te takie, schowane na dole, a nie chcę już wziąć, takie pojedyncze. One były w takim zestawie w Empiku. Ta akurat jest taka długa, ale ta też jest bardzo fajna, bo maleństwo, kiedy sobie leży na przykład na brzuszku, może sobie takie karty kontrastowe oglądać, czyli kolory, które one bardzo dobrze widzi, czarno-biały. Jest to dla niego bardzo fajne, pobudzające jego wzrok, więc jak najbardziej, o tutaj macie, jak te karty się nazywają. Te akurat są trzeciego miesiąca, natomiast ja właśnie mam też takie, w tej paczce były takie pojedyncze karty od Zera Plus, także to na sam początek. Tak samo właśnie o te książeczki. One są również bardzo fajne, je możecie sobie przywiesić, przywiązać czymś, więc one się cieszą zainteresowaniem nawet teraz, kiedy Lili już ma ponad 4 miesiące.
Ewentualnie takie właśnie mi się szeleszczące, którymi w przyszłości może ona się bawić, wiecie, dotykać. Jak poczuje już, zacznie sobie ruszać, spodoba jej się to, że to szeleści, więc szeleściki. Ponadto taka zeberka z Ikei jest również świetna, możecie ją sobie nawet przywiesić na ramę od łóżeczka, tam gdzie dziecko śpi, i sami zobaczycie, jak nawet już noworolek, kiedy tylko zacznie otwierać oczy, będzie się na tą zeberkę patrywać, więc jak najbardziej taka zeberka. Później się też przydadzą niemowlakowi takie mięciutkie, szeleszczące książeczki. No i oczywiście tutaj akurat od 3 miesiąca różne takie kontrastowe. Natomiast więcej o zabawkach będzie niedługo w film. Natomiast jednocześnie chciałabym w tym filmie wyjść naprzeciw oczekiwaniom różnych ludzi. I wiem, że są mamy, które, nie wiem, może nie umieją, właśnie mówiłam, że nie chodzi o umiejętność, ale nie chcą śpiewać, nie potrafią mówić nie wiadomo o czym, a może jeszcze coś i naprawdę nie wiecie, co robić z takimi niemowlakami, wam się wydaje, że nic nie robicie, to bardzo serdecznie wam polecam tą książkę. Są to Zabawy z niemowlakami na każdy dzień. Podlinkuję wam ją na dole. Ja ją kupiłam dużo przed porodem i powiem wam szczerze, że chyba z niej skorzystałam nieraz, bo są tutaj różne takie wierszyki i takie bardzo trywialne rzeczy dla mnie, takie wiecie, podstawowe, że o tym wiemy, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy może mieć taką świadomość właśnie, co robić. Ja czasem po nią sięgam, więc jest tu naprawdę bardzo dużo pomysłów od 0 do 12 miesiąca życia. I teraz pokażę wam tutaj taką totalnie podstawową rzecz, na przykład zobaczcie, jest tutaj, że paluszkiem możecie robić coś takiego, takie bzz, bzz, i się z dzieckiem w ten sposób bawić. Ta książeczka też mogłaby się przydać niejednemu mężczyźnie, bo myślę, że to, nie wiem, czy stosunkowo częściej mężczyźni nie mają pomysłów, co robić z takim noworodkiem, wiecie, mają wrażenie pewnie, że bardziej się będą zajmować dzieckiem, które jest troszkę starsze, z którym można coś robić, a z takim niemowlakiem można robić mnóstwo. Tu macie przykład bardzo znanej rumowanki, ale myślę, że są to rzeczy, o których można po prostu zapomnieć, wiecie, gdzieś tam w trakcie życia, a warto po nie sięgać, żeby maleństwo się prawidłowo rozwijało, co wam tutaj jeszcze pokazać. O, na przykład to sadzenie maleństwa przy oknie, w jakimś koszyczku, koszu Mojżesza, w rogalu, żeby mogło sobie oglądać to, co się dzieje za oknem. O. Także jest tutaj bardzo dużo różnych zabaw. I to byłyby wszystkie rzeczy, które chciałam wam pokazać, o których chciałam wam opowiedzieć w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dajcie znać, co wy najczęściej robicie ze swoimi niemowlakami i czy wam się taki film właściwie spodobał, bo tak sobie go właśnie wymyśliłam spontanicznie podczas tego pytania siostry. Także subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa, pa.